Szanowni Państwo, po raz drugi mamy okazję spotkać się dzisiaj, żeby wspólnie wysłuchać wykładu w ramach Poznańskiego Sposobu na Niepodległość II Rzeczpospolita. Dzisiaj wykład poświęcony będzie gościom, którzy przybyli do Poznania, do Wielkopolski, żeby wspomóc nas w trudnych czasach. Pytanie, jakie stawia sobie autor dzisiejszego wykładu, pan profesor Damian Szymczak, to pytanie o to, czy rzeczywiście taka pomoc była potrzebna. Mówi się o tym, że w Wielkopolsce brak było nauczycieli, brak było prawników. Czy rzeczywiście bez nich możliwa była odbudowa państwa polskiego, budowanie niepodległości? W cyklu tym stawiamy sobie różne pytania, które mają nam pokazać, w jaki sposób skorzystaliśmy z odzyskanej niepodległości w okresie międzywojennym. Dzisiejszy wykładowca, profesor Damian Szymczak, jest pracownikiem Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydziału Historii. Jest absolwentem tego wydziału. Tutaj uzyskał doktorat i habilitację. W swoim dorobku ma liczne stypendia, m.in. Fundacji Landskorońskich i Instytutu Herdera w Marburgu. Jest autorem dwóch monografii. Pierwsza z nich poświęcona jest stosunkowi Austro-Węgier i Niemiec do sprawy polskiej, do odbudowy państwa polskiego w czasach I wojny światowej. Druga monografia poświęcona jest Ministerstwu dla Galicji. W swoim dorobku profesor Szymczak ma też liczne artykuły publikowane w kraju i za granicą. Dzisiaj opowie nam o tym, jak przybysze z Galicji pomagali nam w odbudowie państwowości Polski. Szanowni Państwo, bardzo, bardzo miło mi powitać Państwa na wykładzie zatytułowanym Przybysze z Galicji, czy faktycznie potrzebna była pomoc. Może na wstępie kilka słów, które mnie mają wytłumaczyć, ponieważ przed różnymi audytoriami występowałem w różnych miejscach i przy różnych okolicznościach, ale te chyba są najbardziej trudne, gdyż nie mam do czynienia z żywym audytorium, które żywo reaguje i z którym mogę wymieniać się energią, weną i tak dalej. A więc proszę o wyrozumiałość dla mojego trudnego położenia, trudnego zadania, przed którym stoję. To mój debiut, ten typ wykładu, taki sposób nagrania wykładu. Mam nadzieję, że w jakiś sposób wyjdę z tą obronną ręką. Wróćmy jednakże do sprawy najważniejszej wykładu. Aby go uporządkować, równolegle temu wykładowi będzie towarzyszyć prezentacja. Ona, mam nadzieję, zostanie dołączona do pliku, tak żebyście Państwo mogli pewne rzeczy sobie zobaczyć także w PowerPoincie, w prezentacji, aby ta prezentacja uporządkowała tok tego wykładu, tego mojego opowiadania dotyczącego przybyszy z Galicji, z owym pytaniem, czy faktycznie była potrzebna pomoc. Pomoc do czego? Za chwilę, za niedługo, myślę, że się dowiemy. Oczywiście tutaj wiele ważniejszych nazwisk pojawi się w trakcie tego wykładu. Ludzi, którzy faktycznie zajmują się dziejami poznańskiego, Wielkopolski, zwłaszcza po 1918 roku, ale i wcześniej. Ja jestem raczej specjalistą, przede wszystkim specjalistą od dziejów Galicji, więc ci przybysze z Galicji bardziej by mnie interesowali. Może nawet, bardziej mogę coś na ten temat powiedzieć, niż o dziejach Wielkopolski. Przejdźmy zatem do meritum, do tematu raz jeszcze i idąc tropem oczywiście slajdu. Slajdu, który mam nadzieję zostanie dołączony i tutaj zobaczycie Państwo, będziecie mogli razem z tym wykładem właśnie iść przez tą prezentację. Pierwszy slajd, pierwsza opowieść, wprowadzenie do tego tematu to cytat. Cytat litania, fragment litanii z rozpaczonych duchowo Polaków do Galicji, kolportowanej w Wielkopolsce w 1921 roku. Brzmi on tak. My, grzeszni, Ciebie, Boga, prosimy od nagłej, niespodziewanej śmierci, głodu, ognia, wojny, morowego powietrza i rządów galicyjskich zachowaj nas, Panie. Rządów galicyjskich zachowaj nas, Panie. Niech to wprowadzi nas w pewien klimat, który
przynajmniej w pewnych kręgach. Jak szeroko, to ciekawe pytanie. Panował w Wielkim Księstwie, dawnym Wielkim Księstwie Poznańskim, dawnej prowincji poznańskiej po odzyskaniu niepodległości, już widzimy w 1921 roku. Od rządów galicyjskich zachowaj nas, Panie. Galicja pokazuje się tutaj jako ten ktoś zły, rządy galicyjskie jako jakieś strasznie złe, a przecież potocznie zupełnie inne wyobrażenie mamy o Galicji, autonomii galicyjskiej, Krakowie, Lwowie, nie kojarzy nam się z jakimiś mrocznymi rządami, ewentualnie jeśli wspomnimy na wcześniejszą epokę józefińską, powiedzmy początków panowania Habsburgów w Królestwie Galicji i Lodomerii. O, wówczas tak, te rządy galicyjskie, józefińsko-galicyjskie mogą nam się kojarzyć z jakimś tam mrocznym etapem w dziejach ziem polskich. No ale skąd tutaj w Wielkopolsce owa suplikacja, czy też litania zrozpaczonych Wielkopolan, którzy rządy pruskie wytrzymali, a boją się rządów galicyjskich. No ale idźmy jeszcze kawałek dalej, jeszcze jeden mały cytat, również wprowadzający w tą atmosferę rzeczy, fenomenów i zjawisk, o których będziemy dzisiaj mówić. To z kolei dziennik Janiny z Pudkamerów Żółtowskich, notabene nie Wielkopolanki rodzonej, pochodzącej z Wielkopolski, z Wielkiego Księstwa Poznańskiego, ale osoby, która wrzeniła się w Wielkopolskę, w Żółtowskich, z Niechanowa, osoby, która przybyła z Wielkiego Księstwa, tyle że litewskiego. No ale co charakterystyczne, zapisek z kwietnia 1922 roku. Od paru lat, co na to patrzę, dostrzegam w Poznaniu dziwny przypływ obcych elementów. Dlaczego tu się osiedlają? Dlaczego tu zamieszkał Koler, państwo korytowscy, a przede wszystkim młodzi lednicy, których więzi łączą z Warszawą i Krakowem? Opanowanie Poznania odbywa się od góry, przez liberalną inteligencję. Notabene Korytowski, jeszcze o tym się dowiemy za chwilkę, pochodził przecież z Wielkiego Księstwa Poznańskiego, czy raczej no, z ziem zaboru pruskiego. Dwa teksty z różnych, jak gdyby tutaj, z różnych sfer. Jedna sfera to taka ziemiańska inteligencja. Żółtowski jest profesorem Uniwersytetu Poznańskiego, a więc warstw jak najbardziej oświeconych. Wcześniej gdzieś tam warstwy urzędnicze, może jakieś drobnomieszczańskie. I tu trafiamy na tą obawę przed Galicjanami, albo no, nawet tutaj Galicjokami z kongresówki, jak też to tak nazywano. Ale my koncentrujemy się przede wszystkim na fenomenie Galicji. Kolejny slajd. Postrzeganie, zatytułowałem go w ten sposób, postrzeganie Wielkopolski przed wybuchem I wojny światowej. Czy byliśmy Beocją? Ze znakiem zapytania, dużym znakiem zapytania. Beocja oczywiście kraina starożytnej Grecji, która w przeciwieństwie do innych obszarów owej Grecji kojarzyła się z zacofaniem, z brakiem kultury, z zapaścią, jeśli idzie o wzgląd takiego wyższego, tak, wyższych osiągnięć kultury, literatury, nie wiem, rzeźby, sztuki. Tak. Beocja była więc głęboką prowincją, w której nic się pod tym względem nie działo. Właśnie, tutaj Wielkopolska i wielu badaczy już tym się zajmowało. Była w pewnym momencie, od pewnego momentu, tuż przed I wojną światową, bardzo często postrzegana jako tego typu Beocja. Tutaj pozwoliłem sobie, co zobaczycie Państwo przy okazji tej prezentacji, śledzenia równocześnie z moim wykładem, cytat z kraju, petersburskiego kraju, bardzo interesującego periodyku, który był takim świetnym tutaj przewodnikiem także po sytuacji na ziemiach polskich. Petersburg kojarzy nam się z dalekim północnym wschodem, natomiast gazeta miała kapitalnych korespondentów we wszystkich zaborach właściwie, którzy relacjonowali, pokazywali sytuację. Tutaj fragment, cytat z tekstu zatytułowanego Z pola walki, Wielkopolanin o Wielkopolsce. Sierpień w Zakopanem jest miesiącem formalnego zjazdu osób ze wszystkich ziem polskich. Wielkopolska jest w tym koncercie reprezentowana najsłabiej. Ludzie stamtąd zdają się być mniej skłonni do wyjazdów, do wojażów i przewietrzania się w szerokim świecie.
wita się ich za to z tym większym zadowoleniem, jak wszystkich rzadkich gości. Beocja, Wielkopolanie, którzy tutaj nie są chętni do wojaży i przewietrzania się w szerokim świecie. No, tutaj ktoś, kto pochodzi z Galicji, no też z Królestwa, uważa się w porównaniu z Wielkopolaninem już za światowca. Ale cóż mówił w Wielkopolanie? I to jest dość charakterystyczne w kontrze do tego, co przeczytałem, odczytałem chwilkę wcześniej. Otóż Wielkopolanin w tym wywiadzie wypowiada się: my śmiejemy się zarówno z waszych stańczyków, którzy nieszczególnie rządzą krajem, skoro tylu w nim głodnych, i z waszych warchołów, których pozytywne działanie ogranicza się do podburzania i jątrzenia ludu. Otóż i replika Wielkopola, replika poznaniaków, że nie jesteśmy światowi, ale wy raczej udajecie, że jesteście światowi, sprawni, Galicjanie, dobrze rządzicie, a tak naprawdę program stańczykowski to czcza gadanina, a nie konkretna robota, którą my tutaj w Poznańskim wykonujemy. Tak. Nieszczególnie stańczycy, no sztandar, tak, właściwie no i pracy organicznej, i różnych działań na rzecz podniesienia oświaty ludu, różnych aktywizacji, możliwości rozwoju Galicji, tak, nieszczególnie rządzą. Głodnych u was pełno. Dodam, to jest numer kraju z 1901 roku, a więc nie okresu gdzieś tam, gdzie Szczepanowski pisze nędzę Galicji w cyfrach, ale już troszkę późniejszym okresie. Niemniej tu mamy dwa stanowiska. Galicjanie, którzy taką strategią bronią się, tak, jednocześnie pokazując być może pewne poczucie jakiegoś tam kompleksu dotyczącego owej sytuacji przed światowymi Galicjanami, ewentualnie koroniarzami, jak też nazywano królewiaków. Z drugiej strony no, tutaj pokazują swoje wartości. Swoje wartości, obronę swoich wartości, może bardziej przyziemnych, ale przecież skutecznych, pokazujących, że można skutecznie działać i mieć pewne osiągnięcia. Tutaj oczywiście ta dyskusja była szeroko rozpętana. Wielu badaczy na ten temat, także z Poznańskiego Ośrodka, pisze, przedstawia różnego rodzaju argumenty w tą i w tą stronę. Ja odniosę się tylko do profesora Witolda Mollika, który w jednym z tekstów napisał: dyskusja w prasie wszystkich trzech zaborów na przełomie XIX i XX wieku o Wielkopolsce jako przysłowiowej Beocji okazała się mało konstruktywna, nie zaowocowała konkretnymi propozycjami. Jej uczestnicy ograniczyli się do wymiany poglądów i ostrych polemik. Nie stworzyli choćby skromnego programu rozwoju wysokiej kultury artystycznej w krytykowanej dzielnicy. Myślę, że należałoby się też przypatrzeć może z większym tak, zainteresowaniem także nie tylko w jaki sposób postrzegano Wielkopolskę, ale w jaki sposób i Poznańskie postrzegało owych Galicjan i stańczyków, bo to by było również bardzo interesujące. Przejdźmy do kolejnego slajdu. Zabór pruski, tak to zatytułowałem, zabór pruski eksporterem talentów. Wielkopolska niewątpliwie ze względów na różne ograniczone możliwości zatrudnienia tworzącej się czy potencjału tworzącej się inteligencji stała się w XIX wieku w rezultacie eksporterem różnego rodzaju talentów wybitnych. Tu padło gdzieś chociażby przed chwilą nazwisko Korytowskich, Witolda Korytowskiego, ministra finansów monarchii habsburskiej przed Litawii, później także i namiestnika Galicji. A więc widzimy, że Wielkopolska, ta Beocja, z pewnych względów Beocją, jeśli już, zostać musiała. Parę nazwisk, które tutaj wymieniłem, żeby uświadomić, może często czasami nie kojarzone jednak z Wielkopolską, ale przecież tak ważne nazwiska. No, chociażby architekt Zygmunt Gorgoleski. Tutaj na obrazku, na slajdzie będzie widać wspaniały gmach opery lwowskiej, Teatru Wielkiego w Lwowie, zwał jak zwał. To produkt twórczości tego Wielkopolanina. Piękna budowla, do dzisiaj właściwie jeden z takich no, symboli pięknego Lwowa.
dzieło wielkopolskiego architekta Zygmunta Gorgolewskiego. Oczywiście tutaj w terenie, na obszarze Wielkopolski, jak już różne skromniejsze dokonania, ale jednak, no, kolejne nazwisko, Ludwik Rydygier, pochodzący bardziej tutaj z okolic Grudziądza, ale wybitny lekarz, chirurg światowej sławy, który do Krakowa, ale przede wszystkim Lwów tutaj związał się i stał się taką wybitną postacią. Zdzisław Moraski, osoba bardziej może bliska moim zainteresowaniom, zajmowałem się kiedyś dziejami ministra dla Galicji, to jeden z ministrów dla Galicji, wielkopolanin z Jurkowa tutaj, który ze słynnej rodziny, takiej bardzo utalentowanej pod względem produkcji inteligencji Moraskich, staje się i wybitnym pisarzem, badaczem dziejów renesansu we Włoszech, ale także i w pewnym stopniu urzędnikiem, politykiem, który karierę zakończy w 1916 roku w stopniu na funkcji ministra dla Galicji w warunkach bardzo trudnych, pierwszowojennych. Ale jeśli o Zdzisławie Morawskim wspomniałem, który dość szybko właściwie no, przeniósł się już do Krakowa zaraz po latach gimnazjalnych, to trzeba i o Kazimierzu Morawskim wspomnieć, również wybitnym filologu, profesorze Uniwersytetu Jagiellońskiego, osobie, która stała się właściwie no, takim pomnikiem, jeśli chodzi o naukę polską w Krakowie, również oczywiście Wielkopolanin, również z małego majątku ziemskiego tutaj w południowej Wielkopolsce, czy środkowo-południowej Wielkopolsce. Wspomnieć można też o Konstancji Morawskiej, siostrze. Ale idźmy dalej, skoro tutaj jesteśmy przy temacie nauki, chociażby Antoni Małecki, również Wielkopolanin, wybitny historyk Uniwersytetu Lwowskiego. Antoni Jurasz, znowu medycyna, także Wielkopolanin, także Lwów. Ksawery Liske, historyk, kwartalnik historyczny, bardzo ważna postać w dziejach polskiej rozwoju, polskiej historiografii, nauki historycznej. Ekonomista Józef Milewski, bardzo ważny dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, dla Galicji, istotna postać. No i oczywiście nie mógłbym nie wymienić no, Stanisława Szczepanowskiego, związanego z rozwojem przemysłu galicyjskiego, ale i przede wszystkim naftowego, człowieka, który chciał Galicję na nowe tory wprowadzić, urodzonego w Kościanie, chociaż rodzina wywoziła się z Kongresówki, z Nagłowic, o ile dobrze pamiętam ojciec. Niemniej Stanisław Szczepanowski, no, mało kojarzony z poznańskim, z poznańskiego się wywodził, tutaj szkoły średnie kończył, później oczywiście wielka światowa kariera gdzieś tam, ale to był taki wzór organicznika, który swoje różne koncepcje owego, jak już wspomniałem, wprowadzenia Galicji na nowe tory rozwoju, programu pozytywnego rozwoju Galicji wprowadził. No, skończyło się to może nie najlepiej, ale raczej brońmy Szczepanowskiego, którego intencje były jak najbardziej czyste. A więc od Korytowskiego przez wysokich urzędników, przez uczonych światowej sławy, poprzez no, działaczy biznesowych, jeśli tak można powiedzieć, publiczno-biznesowych, Wielkopolanie wysyłali, dawali tutaj światu, ziemią przede wszystkim naszym innym, pod innymi zaborami austriackim, tutaj wskazać trzeba no, bardzo duży potencjał tak, sił inteligencji. Oczywiście Galicja była terenem specyficznym, który musiał przyciągać z tego tytułu, że mieliśmy tam dwa polskie uniwersytety, Politechnikę, a więc także szkoły artystyczne w Krakowie. Tutaj możliwość świetnego rozwoju w języku polskim, więc to samo z siebie było już kuszące. Tak? Ów polski Piemont, Galicja była no, taką ostoją, jak powiedział Wojciech Dzieduszycki, tak? Gdzie ta polskość niczym zagoniony tam przez obławę jeleń znalazł swoje schronienie. Stąd i Wielkopolanie szukali tutaj szans na, i znajdywali bardzo często na możliwości w języku polskim realizowania swych marzeń, aspiracji. Kolejny slajd, przejdźmy dalej. I konkretny przypadek, który tak dawno zapoznałem się, przeglądając korespondencję Ksawerego Liskiego, którego tutaj wspomnieliśmy. Bardzo mnie to zainteresowało, bo no, pokazuje ta korespondencja, te listy, pewne motywacje,
Wielkopolan na drodze do Galicji. No, tytuł wykładu Przybysze z Galicji, czy faktycznie była potrzebna pomoc? Robimy trochę przydługim wstępem, ale może bardzo interesującym. Czy Galicja w pewnym momencie dawała pomoc Wielkopolanom, odciętym od różnych możliwości owego awansu, rozwoju intelektualnego, jakiejś pasji? Tutaj postać Ksawerego Liskiego, więc listy do Józefa Ignacego Kraszewskiego z 1867 roku. Otóż urodzony w południowej Wielkopolsce, Liskę pisze: bardzo bym był szczęśliwy, gdyby mi się udało, czyniąc zadość życzeniu pańskiemu, znaleźć w Krakowie lub Lwowie możliwość umieszczenia się dogodnego i odpowiedniego jego studium. Że się o to usilnie starać nie omieszkam, równie jak o dróg prac jego wskazanych mi, proszę nie wątpić. Spełnię w tym obowiązek tylko miły dla mnie. Znając wszakże Galicję i jej stosunki, niechętną usilną prowincji do ludzi nowych, chociaż ich jak najbardziej potrzebuje, za skutek najpilniejszych nawet starań nie śmiem ręczyć. Ksawery Liskę, no, do ówczesnego wielkiego autorytetu Józefa Ignacego Kraszewskiego, zwraca się o załatwienie posady w Krakowie lub Lwowie, gdzie okazuje się, znając wszakże Galicję i jej stosunki, niechęć usilną prowincji do ludzi nowych, chociaż ich jak najbardziej potrzebuje. Kraszewski pochodził z Królestwa Polskiego, jak oczywiście wiemy. Niemniej Liskę za pomocą różnych środków, wpływów, różnych możliwości pozyskania poparcia usiłuje dostać się tak, żeby swoje historyczne zainteresowania, historyczne pasje, talenty realizować właśnie na Uniwersytecie, być może lwowskim, albo w którejś z krakowskich czy lwowskich instytucji. I tutaj kolejny list, dość ciekawy, taki urzędnik dość wpływowy, Oktaw Pietruski, zbliżony tutaj, pracujący w namiestnictwie lwowskim, pisze do Liskiego no właściwie rok później. Wielmożny, to jest oczywiście fragment z tego listu, wycięty tutaj z korespondencji, wielmożny dr Antoni Małecki, profesor Uniwersytetu Tutejszego, który również jest członkiem rzeczonej komisji, wskazał nam wielmożnego pana jako takiego, który by się zadania tego podjąć z korzyścią dla wydawnictwa. Chodzi o wydawnictwo starych dokumentów archiwalnych, tak, komisja to komisja, która funkcjonowała przy Radzie Szkolnej Krajowej. To konkretna możliwość zatrudnienia Liskiego, która tam gdzieś się zrealizuje we Lwowie, ale najważniejsze jest wielmożny Antoni Małecki. Wskazał nam wielmożnego pana. Otóż wielmożny pan Antoni Małecki był Wielkopolaninem, który okazało się, że rodaka gdzieś tam postanowił jednak protegować i za tym życzliwym słowem owego Liskiego na trudny teren lwowski, jak tutaj wcześniej od Kraszewskiego usłyszeliśmy, wprowadził. To jest dość ciekawe, w jaki sposób Galicjanie sami siebie potrafili wspierać i protegować, gdzieś tam podawać pomocną dłoń kolejnemu rodakowi, który do Galicji chciał dotrzeć, i czy skutecznie to się udawało, w jakich wypadkach, czy można było mówić o pewnej solidarności, tak, no, poszczególnych mieszkańców dzielnic dla swoich, nazwijmy to, ziomków, rodaków, krajan. Tutaj Małecki nie uchylił się od takiego solidaryzmu, że tak powiem, z mieszkańcem swojej dzielnicy, z poznańskim, ale postulatem badawczym dość interesującym może być, czy podobne wypadki również się zdarzały, takiego jednak owego wspierania. Przejdźmy do kolejnego slajdu. Galicjanie w Poznańskim tuż przed 1914 rokiem. Mówiliśmy tutaj o uprzedzeniach, później przeszliśmy na kwestię tego, jak Galicjanie przyjmowali, albo Wielkopolanie wyjeżdżali szukać szczęścia w świecie, także w Galicji. W Galicji często też je znajdowali. Ale czym bywali, w jaki sposób bywali Galicjanie poznańskie? I tutaj kilka podpunktów, które na projekcji na pewno się
pokażą. Przede wszystkim może zacznijmy od międzyzaborowych kontaktów arystokracji, szlachty i ziemiaństwa. To jest oczywiście jeden z ważnych postulatów badawczych w dziejach, no, zainteresowaniu w eksploracji dziejów ziemiaństwa polskiego, owe kontakty międzyzaborowe. Tak? Tutaj jest to tyle istotne, że no, chociażby ta łączność, tak, korespondencja, wspieranie się wzajemne, mariaże, małżeństwa, to wszystko bardzo mocno pomagało utrzymać pewną spoistość. Oczywiście na pewnym punkcie wyższych warstw, nie mówię tutaj o niższych, ale jednak no, pozwolę sobie przytoczyć niedawno zmarłego, wybitnego pana profesora Andrzeja Kwileckiego, no, którego tutaj kontakty poznańsko-galicyjskie, jak najbardziej jego miłość do Iwonicza, to pokazują z rodziną Załuskich, Wilcz, Iwonicz. Tak? Dwa regiony przez te kontakty bardzo mocno splecione. Takich kontaktów było oczywiście naturalnie więcej. Co z tego wynikało jeszcze? Jakie rozumienie wzajemnych interesów, stosunków dzielnic? Myślę, że to jest bardzo, bardzo istotne. Kolejna rzecz, współpraca towarzystw rolniczych. Chociażby tutaj Maksymilian Arckowski w Krakowie w 1887 roku, profesor Janusz Karwat pisze tutaj o tych kontaktach dość istotnych, towarzystwa rolnicze i poznańskie, i galicyjskie, świetnie się rozwijające, ale też w Królestwie Polskim, tutaj nie poruszam tego tematu, niemniej niezwykle, myślę, ważna również też pułka takich kontaktów wzajemnych i działań. Wyjazdy na praktyki rolne. To jest dość ciekawe. W wielu pamiętnikach ziemian galicyjskich trafia się wzmianka o tym, że świetną rzeczą jest, byłoby wyjechać na takie praktyki do poznańskiego. Ja tutaj do konkretnego pamiętnika Lucjana Turnała odnoszę się, który spędził jakiś czas u majątku Jackowskiego we Wrączynie na takich praktykach. On może specjalnie tam nie chwalił tych praktyk z tego względu, że na specjalnym statusie tam jakimś przebywał. Niemniej wiele innych przykładów pokazuje, no, że tutaj dobrym tonie było doszkolić się, tak, u jakichś dobrych, no, uchodzących za kapitalnych, świetnych przedsiębiorców rolnych, bo to już można tak nazwać Wielkopolan. Ten Wrączyn Jackowski, tam właściwie słowo symbol, nazwisko symbol, był tutaj kapitalnie przydatnym nauczycielem dla pewnie wielu Galicjan. Kolejna rzecz, oczywiście kontakty naukowe, tutaj rola, no, Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, których wielu członków honorowych było, pochodziło z Galicji, utrzymywali to w jakiś sposób kontakty, były wykłady, a więc kolejny poziom jakiś tam podtrzymywania tych relacji, ale mówimy tutaj niestety tylko i wyłącznie przede wszystkim o warstwie inteligencji ziemiaństwa. Co z pozostałymi warstwami społeczeństwa polskiego w XIX wieku? Tu już było trudniej, chociażby od momentu rugów pruskich, kiedy po połowie lat 80. wydalano czy królewiaków, czy Galicjan, którzy w jakiś sposób, no ale niestety bez obywatelstwa pruskiego, usiłowali się osadzić w Wielkopolsce. Zresztą na forum Sejmu czy Austriackiej Rady Państwa wzbudziło dużo, dużo fermentu, tak? Ta polityka władz pruskich usuwająca tutaj rodaków z Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Usiłowali posłowie polscy w austriackim parlamencie jakieś tam kroki czy sprawy zasygnalizować, ale w imię sojuszu z cesarstwem niemieckim władze monarchii raczej nie były skłonne ku temu. Niemniej mowa tutaj w tych wszystkich przypadkach o tych jednak kontaktach wyższych, tak, warstw społecznych, inteligencji. Gorzej było ze znajomością wzajemną, ze znajomością zwłaszcza ze strony Galicjan Wielkopolski, jeśli chodzi o te warstwy niższe, mieszczańskie, ale przede wszystkim ludności chłopskiej. Tutaj fragment cytatu z pamiętnika Józefa Rączkowskiego wśród polityków i artystów, działacza ruchu ludowego. To jest cytat odnośnie spotkania się na forum już w Sejmu Ustawodawczego w 1919 roku posłów ludowych z różnych regionów, posłów w ogóle, nie tylko ludowych, z różnych regionów. I taka wzmianka. Wśród posłów naszego klubu, oczywiście chodzi o galicyjski PSL Piast, znajdował się tylko jeden,
który jako tako Wielkopolskę znał. Chodziło w tym przypadku o posła Jakuba Bojkę, nestora ruchu ludowego w Galicji, który faktycznie wcześniej, znany zresztą takiego zamiłowania do podróży po ziemiach Polski, poznańskie, wielkopolskie, między innymi także Gniezno Jakub Bojko odwiedził. Ale to był wyjątek. Migracje Galicjan, migracje galicyjskich chłopów szybciej ich prowadziły za ocean niż do poznańskiego. Oczywiście wynikało to też z pewnych priorytetów ekonomicznych, raczej Górny Śląsk, raczej ziemie czeskie, raczej wyprawy za ocean w szukaniu miejsca pracy, niekoniecznie poznańskie, które samo eksportowało nadmiar siły roboczej do innych regionów Niemiec, czy także za ocean. Jeszcze jedna zmianka, zanim powiemy o zalewie, jeśli tak można to użyć, tego słowa, Galicji przez Galicjan Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Tu chciałem wspomnieć o innym fenomenie I wojny światowej w Królestwie Polskim. I że Królestwo Polskie stało się pierwszym obszarem ekspansji, jeśli tak można powiedzieć, Galicji. To pierwsza wojna światowa, jak już wspomniałem, i powstanie okupacji austriackiej w Królestwie Polskim w 1915 roku pod nazwą Generalnego Gubernatorstwa Wojskowego w Lublinie. Otóż to był obszar, gdzie po raz pierwszy napłynęli w dużym wymiarze Galicjanie. W mundurach oczywiście austro-węgierskich sił zbrojnych, armii austriackiej, ale co ciekawe, Austriacy zaczęli uruchamiać tam m.in. szkolnictwo. Tak? Szkolnictwo, które w Królestwie Polskim nie było powszechnym, obowiązkowym. Austriacy usiłowali takie wprowadzić, także rozbudować szkolnictwo średnie, skąd siły nauczycielskie. Oczywiście Galicjanie ich w dużym stopniu dostarczali. Wielu galicyjskich nauczycieli bardzo szybko zaczęło właśnie trafiać tutaj i co ciekawe, również zaczęto ich przyjmować z takim lekką nieufnością, żeby nie powiedzieć z niechęcią, tak? No, Galicjanie stali się takimi okupantami, w ten sposób ich tutaj postrzegano. A więc nie wcale do końca zupełnie pozytywnie. No, wielkie oburzenie było to, że Galicjanie chcieli także uczyć języka niemieckiego. No, tutaj zdarzały się wypadki oporu, że dzieci śpiewały rotę. Galicjanie kompletnie nie potrafili tego zrozumieć, dlaczego w królestwie nie chcą się uczyć języka niemieckiego, który jest przydatnym przecież i może tutaj pomóc w karierze, w rozwoju, a nie traktowali języka niemieckiego jako elementu germanizacji. No, brak zrozumienia, brak wyczucia różnych uprzedzeń pokazywał się w całej swojej okazałości. Galicjanie oczywiście nie tylko jako nauczyciele, ale także w innej formie trafiali do Królestwa Polskiego. Tworzące się organy polskiej administracji, polskiej władzy, rząd królewsko-polski, wcześniej tymczasowa Rada Stanu, wielu profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego czy też Uniwersytetu Lwowskiego trafiało do Warszawy w formie jako eksperci do różnych zagadnień konstytucyjnych, później jako urzędnicy tworzących się ministerstw i tego typu fachowcy pilnie poszukiwani. Rząd warszawski kierował pisma, zapytania, prośby do rządu austriackiego o zatrudnienie takich i innych fachowych sił administracyjnych do tworzenia kursów, także szkolących administracji, a więc dziesiątki galicyjskich urzędników z Wiednia, z Lwowa, z namiestnictwa trafiało także do Warszawy. Co ciekawe, Austriacy nieszczególnie chętnie puszczali owych Galicjan na wody Królestwa Polskiego, mówiąc, że no, oni również w czasie I wojny, tak, kiedy były duże ubytki w ludziach, potrzebowali owych fachowych sił. Tutaj jeszcze trzeba wspomnieć, że Prusacy także ściągali do swojej okupacji poznańskich przedstawicieli Poznania, tak, polskich urzędników, którzy, i to jest zadziwiające, w pruskim mundurze okupacyjnym trafiali także do Królestwa Polskiego. Tutaj chociażby niedawno wyszło studium, takie pierwsza niemiecka okupacja, gdzie pani Alina Kucharska zajęła się tym fenomenem Polaków pruskich w służbie niemieckiej w Królestwie Polskim. Wcześniej ten temat poruszał pan dr Rafał Łysoń,
w jednym z tekstów w dziejach najnowszych. Myślę, że to też interesujące, ponieważ Polacy tam wchodzili w rolę, jakiej ich specjalnie w samej prowincji poznańskiej nie wpuszczano, w rolę administratorów, pracowników administracji. Oczywiście głównie specjalistów rolnych, chociażby jak Tadeusz Jackowski, ale to było dość charakterystyczne, że tutaj ta grupa Wielkopolan, nie tylko zresztą Wielkopolan, mogła nabierać pewnej rutyny urzędniczej, pewne doświadczenia zbierać. To było dość istotne. Przejdźmy do kolejnego slajdu. I tutaj specyficzne położenie Poznańskiego w 1918 roku. Aby dojść do odpowiedzi na pytanie, czy Galicjanie faktycznie byli potrzebni, trzeba też parę słów o sytuacji wyjściowej Poznańskiego. Myślę, że wielu osobom doskonale znanej, ale parę słów trzeba na ten temat powiedzieć. Przede wszystkim struktura inteligencji poznańskiej, o której tutaj wiele pisze, wiele mówił, wiele dowodził profesor Witold Molik. Struktura inteligencji, która na skutek polityki władz pruskich była trochę czy zupełnie inna od pozostałych zaborów polskich, czy to Galicji, czy Królestwa Polskiego. Przede wszystkim brakowało pewnych fachowców, tak, pewnego aparatu urzędniczego, brak możliwości zatrudnienia w prowincji poznańskiej, brak w ogóle możliwości pogodzenia etosu zawodu urzędnika z polskością, tak, co blokowały władze pruskie, powodowało to, że nie mieliśmy w ogóle specjalistów, fachowców, inżynierów, mało architektów, osób, które miałyby doskonałą, dobrą praktykę urzędniczą, umiejętności pracowania w aparacie państwowym, które przecież w XIX wieku coraz większe znaczenie ma dla funkcjonowania państwa. Tak? Tutaj wytworzył się pewne raczej zawody, które miały popularność, takie jak prawnicze, inteligencja tutaj poznańska, tak, prawnicy, duchowieństwo, można powiedzieć, dziennikarze, lekarze, ale owych urzędników, fachowców od takiej administrowania państwem, tutaj tego nie mieliśmy. Kolejna rzecz, wzrastająca rola elementu instytucjonalnego w życiu naukowym, kształtowaniu warstw inteligencji w drugiej połowie XIX wieku. I tutaj oczywiście brak uniwersytetu w Poznaniu, który byłby ową kuźnią kadr, ale uniwersytet to oczywiście nie tylko, że kształci, ale też tworzy pewną atmosferę dyskusji, atmosferę wydarzeń intelektualnych najróżniejszych, które dzięki czemu, tak jak Lwów, tak jak Kraków żył tą atmosferą, także ma istotne znaczenie dla kształtowania się różnych postaw, różnych zachowań, dla życia, kultury, sztuki itd. Tak dalej. Niestety tego prowincja poznańska była pozbawiona, bo oczywiście Akademia Królewska nie była w stanie tutaj być jakąś tam, zwłaszcza że czysto niemieckim charakterze, jakąkolwiek ekwiwalentem do tego. XIX-wieczne procesy profesjonalizacji aparatu państwowego. No tutaj dajmy, uzupełnijmy to do wcześniejszej wypowiedzi. Chodziło o tą strukturę inteligencji, tak? Ta profesjonalizacja wymagała czy to inżynierów spraw wodnych, czy jakichkolwiek innych różnych melioracji, nazwijmy chociażby o tym powiedzieć, tego tutaj Polacy nie byli w stanie stworzyć na skutek też jakby celowych działań, celowej polityki władz pruskich. Kolejna uwaga, jeśli chodzi o tą pozycję wyjściową Poznańskiego w 1918 roku, struktura administracji. Tu chciałbym zwrócić uwagę na spostrzeżenia profesora Janusza Mierzwy, autora pracy o starostach II Rzeczpospolitej, do której tam jeszcze nam się pewnie przyjdzie odnieść. Ziemie znajdujące się przed 1918 roku pod władzą państwa pruskiego charakteryzowały się najbardziej rozbudowaną czterostopniową strukturą podziału administracyjnego. Poznańskie pod tym względem było szalenie rozbudowane. Mieliśmy gminę, powiat, rejencję, prowincję. W Galicji była gmina, powiat i już namiestnictwo. A więc trzy stopnie. Tutaj tego było więcej, a więc więcej urzędników. Powiaty prowincji poznańskiej były też mniejsze, na przykład niż galicyjskie. Było ich więcej, nie? A więc tutaj już to rodziło pewne wyzwanie, a więc i pokazywało na przyszłą konieczność ściągnięcia dużej liczby urzędników Polaków.
idźmy do kolejnego slajdu. Pokrywa się z tym, o czym była przed chwilą mowa, poznańskie po 1918 roku wyzwania. A więc po pierwsze, owe problemy administracyjne, tu to, co mówiłem o profesorze, o uwagach profesora Mierzwy, problemy administracyjne, to co czekało, to rozwiązanie, zastąpienie Niemców przez Polaków, tak? Rodząca się wojskowość. Tu kolejny problem, nie mieliśmy prawie żadnych sił oficerskich, albo jeżeli już, to wyjątki niemalże, Raszewski czy Grudzielski, w większości oficerowie, jacyś tam rezerwy, żeby stworzyć kadry dla armii wielkopolskiej rodzącej się. Tu trzeba było również dokonać później eksportu sił, przede wszystkim no, z królestwa, chociażby także galicyjskich. Edukacja. No, za chwilę przejdziemy do tego wątku. On pokrywa się z potrzebami administracyjnymi, czyli brak sił pedagogicznych polskich. Kadra akademicka, tworzenie w maju 1919 roku uniwersytetu i znowu, na czym, z czego, z jakiego materiału. Wątek ten za chwilę będziemy kontynuować, ale też taka bardziej prozaiczna obsługa. Mówiliśmy tu o siłach urzędniczych, administracyjnych, ale no, chociażby kolejarze, obsługa techniczna, no, gazownictwo, różne instalacje, zakłady, gdzie też trzeba było znaleźć czasami inżynierów albo wykwalifikowanych techników i okazywało się, że pod tym względem niestety obsada narodowa, jeśli chodzi o Polaków, również raczej szczupło mu wyglądała. Zacznijmy od urzędników. Tutaj cytat z Archiwum Państwowego w Poznaniu, zespół ministerstwa byłej dzielnicy pruskiej, szef Departamentu Spraw Wewnętrznych. Musiałem, cytat oczywiście, musiałem sprowadzić urzędników z Małopolski ze względu na niechęć, która panuje między nami a Galicjanami. Sprowadziłem urzędników z Galicji dopiero po poprzednim dokładnym zasięgnięciu informacji o nich. Jednak starałem się, by na stanowiska kierujące dawać ludzi z naszej dzielnicy. Miejsca te bowiem powinni zajmować ludzie znający dokładnie nasze stosunki. Tu już jest ten problem mocno zarysowany. Według obliczeń profesora Andrzeja Gulczyńskiego władze pruskie w prowincji poznańskiej dysponowały aparatem urzędniczym liczącym 4,5 tysiąca pracowników. Polacy byli tam reprezentowani w liczbie 40 osób. To widać, jakie ogromne potrzeby i wyzwanie rysowało się przed no, władzami polskimi, później także ministerstwem byłej dzielnicy pruskiej, żeby uzupełnić te ogromne braki. Marian Gładysz, który objął funkcję starosty w Obornikach, wspominał, że kiedy przyszedł do biura, miał tylko jedną polską sekretarkę. Wszyscy inni byli narodowości niemieckiej. A więc ogromny problem uzupełnienia tych sił, wymienienia tych urzędników niemieckich na urzędników polskich. To oczywiście musiało trwać długo, nie tak prosto. Znajomość prawa, procedur administracyjnych, bezpośrednia wymiana, chociażby na Galicjan, o ile by to było zresztą możliwe, tak szybko nie wchodziła tak łatwo w grę. Proces musiał być stopniowy. Niemniej naturalnie ściągano urzędników galicyjskich, to prawda. Budziło to opory miejscowej ludności, to prawda, która uważała, także miejscowa inteligencja, że bardzo często jest sama w stanie wykonywać wiele, wiele obowiązków. Inna rzecz, czy Galicjanie tak chętnie przybywali? Często tak, warunki materialne były o wiele lepsze w wielu wypadkach w prowincji poznańskiej dawnej, w rodzącej się w województwie poznańskim, ale same władze działającego jeszcze wówczas pod kierunkiem Kazimierza Gołeckiego, delegata tam rządu polskiego na Galicję, właściwie funkcjonującego jeszcze namiestnictwa, niechętnie rozstawały się z urzędnikami. Fachowców wcale nie było aż tak dużo w Galicji, która no, już część jakby swojego potencjału wydała na Królestwo Polskie. Później jeszcze musiałaby się rozstać na korzyść poznańskiego. A więc z dużą wstrzemięźliwością w wielu wypadkach bardzo oszczędnie starano się dysponować
No, zwłaszcza takimi, którzy lepsze noty posiadali i uchodzili za wybitniejszych. I tu rodził się ten problem, że do Poznańskiego, ale to wymaga dokładniejszych badań, czy w ogóle przeprowadzania badań, do Poznańskiego mógł trafić troszkę słabszy element, nierzadko, nie mówię tu o żadnej regule, ale moim zdaniem galicyjskie namiestnictwo, dawne namiestnictwo, robiło, mogło robić dość mocne tutaj jakby przesiew, tak, urzędników, tak, aby trafiali, no, nie mówię, że odpadki jakieś do Poznańskiego, ale też, żeby nie tracić tutaj tych najważniejszych, najlepszych, najbardziej pierwszorzędnych sił urzędniczych, no, w Galicji. Przecież Galicja także ich potrzebowała, odbudowa kraju, zwłaszcza po także odzyskaniu Galicji Wschodniej z rąk Ukraińców, tak, Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej, tu trzeba było odbudowywać administrację na nowo, odbudować także ze zniszczeń, a więc także byli potrzebni fachowcy Galicji, o tym też nie możemy zapomnieć. Kolejny slajd. Nauczyciele. W kwietniu 1919 roku w prowincji poznańskiej na obsadzenie czekało około 3000 posad nauczycielskich. A więc kolejne ogromne wyzwanie. Skąd ich znaleźć w takiej ogromnej liczbie? I znowu pamiętajmy, że wcześniej także Królestwo Polskie było tym obszarem, który sporo Galicjan przyciągnęło, tam gdzie wcześniej, już w czasie I wojny światowej, ci Galicjanie znajdowali zatrudnienie. Oczywiście to nie jest tak, że zupełnie ich brakowało. Myślę, że galicyjski nauczyciel bardzo chętnie szukał nowego miejsca zatrudnienia. Te pensje, zarobki galicyjskich nauczycieli przed 1914 roku nie były wcale aż takie dobre w Galicji i możliwości, szansy zdobycia lepszego, bardziej eksponowanego stanowiska z lepszymi pieniędzmi, czym Wielkopolanie kusili. Tutaj pojawiały się później wręcz no, różnego rodzaju skargi, że poznaniacy przekupują, tak, i ściągają, tutaj kuszą z lepszymi warunkami finansowymi nauczycieli do siebie, tak, ściągają, ale no, było to niewątpliwie dla wielu kuszące. Także napływ galicyjskich nauczycieli nieźle wykształconych, całkiem nowatorsko, co czasami budziło pewne wręcz obawy. Pamiętam, że w Królestwie Polskim pojawiły się zarzuty, że z Galicji przybywa za dużo nie nauczycieli, ale nauczyciele, które różnego rodzaju tam formy nowatorskie wprowadzają dla konserwatywnego społeczeństwa, może niekoniecznie łatwe w przyjęciu. Niemniej, tutaj według wyliczeń badaczy naszych tutaj poznańskich, zajmujących się tą problematyką, już w sierpniu 1921 roku Galicjanie stanowili 80% kadry szkół średnich w województwie poznańskim. 80% kadry szkół średnich. W trochę mniejszym stopniu szkolnictwo ludowe, które nie wymagało takie, czy podstawowe, takich aż wysokich kwalifikacji profesorskich, tak, gimnazjalnych, że tak powiem, tu mogło się obejść w mniejszym stopniu bez Galicjan, natomiast szkolnictwo średnie bez wątpienia zostało zdominowane jednak przez Galicjan. Ale co ciekawe, w 1923 roku Związek Profesorów wręcza ministrowi oświaty petycję w sprawie nadmiernego obsadzania stanowisk kierowniczych w wielkopolskim szkolnictwie Galicjanami. Tu już rodził się pewien opór, tu rodził się coś, co niektórzy regionalizmem wielkopolskim nazywają owym przekonaniem, że jednak posiadamy pewne wartości i co więcej, te wartości zaczęto znajdować nawet czymś, co było wcześniej może nie zupełnie do pomyślenia, wartość pruskiej szkoły. Cytat z takiego czasopisma bardzo bojowego, sama nazwa już bojowa, Trąba Jerychońska, która była takim głównym czasopismem atakującym Galicję. Mimo wszystkich swych wad, co do których są przekonani pedagogowie przybyli z Małopolski, pruska szkoła posiadała walory nie tylko niemieckiej, ale nie tylko dla niemieckiej, ale i dla polskiej dziatwy. Natomiast szkoła galicyjska jest tworem rewolucji 1948 roku, liberalnej rewolucji. Stworzono ją na poczekaniu przy zielonym stoliku. Z tego pierworodnego grzechu płynęły także dalsze grzechy. To jest powierzchowność, płytkość, to ostatnie dość ciekawe, błyskotliwość wiedzy.
No, w każdym razie błyskotliwość wiedzy, łączę to z jakąś powierzchownością, uznano za zagrożenie dla gruntownie, logicznie, tak, prosto, ale bardzo skutecznej i poukładanej, wyłożonej pruskiej metody nauczania. A więc nauczyciele galicyjscy. Myślę, że jeszcze wrócimy do tego wątku. No oczywiście Uniwersytet Poznański, który stał się taką mekką kolejną dla wielu galicyjskich, zwłaszcza nie tylko oczywiście galicyjskich, ale w dużym stopniu, bo jednak tutaj ustalenia pani doktor Magdaleny Jakiś-Iwanowskiej pokazują, że Galicjanie stanowili niemalże 40% kadry Uniwersytetu Poznańskiego. To była duża cyfra mówiąca bardzo wiele. Historia Uniwersytetu Poznańskiego to właściwie w takim momencie, w takim ujęciu historia, dalsza część historii wielu, wielu galicyjskich uczonych, ich tutaj rozwoju, możliwości, dokonań, bardzo wielu ambitnych, którzy nie mogli zrealizować ze względu na braki etatów, trudności, czasami i konflikty różnego rodzaju, rozwinąć skrzydeł na uczelniach galicyjskich dawnych, trafiało do Poznańskiego. Nie tak dawno przeglądałem pamiętnik specjalisty od lasów, od tutaj szkoły, absolwenta szkoły lasowej w Lwowie, Szafera, który w swoim pamiętniku nawet zamieścił list od Heliodora Święcickiego z ofertą przyjęcia, oczywiście tam w już trzeciej bodajże linijce, sumy, jakie tam mógłby otrzymać jako profesor, ściągnięcia, podebrania go do Uniwersytetu Poznańskiego, oczywiście wybitnego specjalista od nauki o lasach. Tego typu pokusa no, dla wielu, co tu dużo ukrywać, była bardzo istotna i możliwość znalezienia się w Poznaniu w świetnych warunkach materialnych, świetnych warunkach pracy, wielu, wielu przekonała, z korzyścią oczywiście dla naszej uczelni. Kolejna grupa Galicjan, kolejna grupa ludności, intelektualiści, ludzie nauki, wolne zawody, dziennikarze. Z biegiem czasu coraz częściej, no tutaj zresztą też dodajmy, nawiązując do badań profesora Molika, no ten obszar, zwłaszcza jeśli chodzi o może o ludzi sztuki, czy w mniejszym stopniu wolne zawody, lekarzy, tak, tych dziennikarzy troszkę było więcej, prasa odgrywała ważną rolę w Poznaniu i w poznańskim, ale no, tacy takie piękno duchy jak Emil Zagładłowicz, czy inni twórcy, literaci, no, tak naprawdę napłynęli szerszym nurtem dopiero po 1918, czy troszkę później do wielkiego, dawnego Wielkiego Księstwa Poznańskiego, do województwa poznańskiego i Poznania. No, niektórzy, podobno Zagładłowicz, po paru latach raczej rozczarowani byli atmosferą, ale poznańskie znalazło też wielkich apologetów, jak chociażby tutaj Adolfa Nowaczyńskiego. Na slajdzie umieściłem portret, czy pochodzącego no, Nowaczyński z Podgórza pod Krakowem. Krakowa specjalnie nie lubił, właściwie Kraków był antytezą dla poznańskiego. Czy Stanisław Wasylewski, pochodzący ze Stanisławowa, później związany z Lwowem, dziennikarz, również kolejna apologeta galicyjski, poznańskiego, poznaniaków i ich wartości. To dwie ważne sylwetki, chociażby tutaj, żeby wymienić, było ich całe mnóstwo szerzej, ale znowu nawiążę do trąby jerychońskiej, która gdzieś tam zagrzmiała i w jednym z artykułów zdemaskowała prawdziwy skład redakcji Kuriera Poznańskiego, w którym okazało się, że jest tylko dwóch Wielkopolan, a reszta to Galicjanie. A w 1932 roku z kolei orędownik wielkopolski, a więc w 1932 roku, już minęło trochę czasu, zapewniał czytelników, że sztab redakcyjny żadnego innego czasopisma nie jest w składzie tak bardzo wielkopolski jak jego właśnie. A więc zobaczmy ile lat, w 1932 roku, jeszcze echa owych galicjoków z kongresówy, zwłaszcza Galicjan zagrażających, napływających się pojawiały. Niemniej z biegiem czasu zaczęto dokonywać takiego procesu pewnego rozróżnienia i galicyjskość zaczęła się odklejać, pojęcie galicyjskości odklejać od pojęcia geograficznego. Galicyjskość zaczęła być uznawana za zespół pewnych wartości, które niekoniecznie muszą się łączyć z obszarem dawnej Galicji. Wprowadzono pojęcie kontrujące, pojęcie Małopola.
I otóż definicję owych pojęć z 25 roku, tekst Małopolskość a Galicjanizm zamieszczony w Wielkopolaninie ilustrowany. Otóż Galicjanin to człowiek zdeprawowany w austriackiej służbie przez austriackie systemy rządzenia, przez austriacki józefinizm, filosemityzm, karierowiczostwo, obłudę, wyzysk, kiętkość etyczną. Natomiast Małopolanin czystej krwi, tutaj też dodano to, to umysł otwarty, pogodny, rzutki, pomysłowy, obejmujący szerokie horyzonty, pełen zapału, serdeczności, gościnności, to człowiek jasnego umysłu i gorącego serca. Więc małopolskość, pochodzenie z Krakowa, mogło wynikać być małopolskością, a nie galicyjskością, czy też Sanoka, czy innych miast. W takim układzie Galicjaninem mógł się stać właściwie każdy, kto na przykład wybierał ścieżkę karierowiczorstwa albo posługiwał się obłudą czy giętkością etyczną. Galicyjskie cechy mogły zarażać, nie być tylko i wyłącznie immanentną cechą kogoś, kto pochodził z Drohobycza, Stanisławowa czy innych obszarów. To jest dość ciekawy zabieg, który nastąpił. Ale wróćmy jednak do tej recepcji galicyjskich przybyszy Galicjoki z kongresów. I tutaj parę uwag do tego się odnoszących. Kompleksy przeradzające się w megalomanię. To coś, na co zwraca uwagę profesor Barbara Wysocka w swoim tekście o wygnańcy napływowi autochtonii, echt poznaniacy, inteligencja w życiu kulturalnym Poznania w dwudziestoleciu międzywojennym. Kompleksy przeradzające się w megalomanię. Kompleksy, o których wcześniej mówiliśmy, tak, troszkę tego już zarzucano, braku światowości jakiejś tamtym Wielkopolom, że rekompensowali sobie to przez podnoszenie owych własnych cech, własnej gospodarności, chociażby no, nawet gdzieś tam się pojawi później nawet typ rasowy Wielkopolanina, który tu już wchodzi na poziom jakiejś biologii, wyższości, nie? Ale znowu, żeby nie być gołosłownym, I pokazać, czym Kraków żywi Polskę, pisze Trąba Jerychońska, znowu tutaj cytowana w tekście Serce Polski. Serce Polski to tak z ironią pewnie o Krakowie. Czym Kraków żywi Polskę? Judaizmem, żydo- i germanofilizmem, socjalizmem zarzedzonym, ideą walki klasowej z gnilizną austriacką, ideologia sfer umysłowych Krakowa nie jest narodowo-polska, jest austriacko-żydowsko-socjalistyczna. A więc te kompleksy przerodziły się tak w pokazanie, gdzie jest centrum polskości. To nie wcale ten Kraków z grobami królewskimi, z uniwersytetem, z różnego rodzaju instytucjami kultury, sztuki, nauki. To jest fałszywe serce Polski w ujęciu oczywiście skrajnym, zupełnie dość radykalnego czasopisma, jakie była jedna, ale ukazująca się Trąba Jerychońska. Kolejne kompleksy w inny sposób pokazujące, czy Galicjan tutaj, to wspomnienia Józefa Górskiego z minionych lat, który przypomina sobie młodość Pleszewy i pisze. Z przekąsem podkreślano, że przybywali oni, czyli Galicjanie, z jedną walizką, ze stawianych im do dyspozycji obszernych mieszkań opuszczonych przez Niemców nie umieli czym umeblować i z wielką trudnością umieli wiązać koniec z końcem. Koniec z końcem. A więc Galicjanie to ludzie, którzy no właśnie owe pielęgnoduchy, karierowicze, tylko w służbie państwa mogą funkcjonować, brak im takiej życiowej praktyczności, która by pozwalała, oczywiście zdaniem tutaj tych krytyk wielkopolskich, inną rzeczą naturalnie była rzeczywistość, ale w ten sposób odreagowano w napływ, owe zajmowanie stanowisk, może owych mieszkań, których umeblować nie mogli, a otrzymywali. I to jest dość interesujące, że bardziej negatywne cechy przypisywano właśnie Galicjanom, a oszczędzono bardziej w większym stopniu królewiakom. Tutaj królewiatków pokazywano jako bardziej zaradnych, no, czasami zaradnych łapówką, innym sposobem, ale w tym starciu Galicjoki z kongresówki to raczej owi Galicjoki otrzymywali większe baty, jeśli tak można powiedzieć, czy stali pod pręgierzem prasy i uprzedzeń niż kongresowiacy.
No, ale jeszcze jedna rzecz do kontry, jeśli po raz kolejny tak mogę użyć tego stwierdzenia. Napływ Galicjan, urzędników z Galicji, nauczycieli dotknął nie tylko oczywiście poznańskie, ale także troszkę w późniejszym okresie i Pomorze. Co ciekawe, Pomorze spoglądało na nich, tutaj no, nie tak dawno ciekawy tekst w Polityce się ukazał na ten temat, w ogóle Pomorze przyjęło z dużą niechęcią, ale też no, przez pewną brutalność i armii rządy polskie i dłużej się do tego przystosowywało, ale dość ciekawy fragment wywiadu, tutaj chciałbym zacytować, znalezionego w Ruch Ludowy na Pomorzu w czasopiśmie Piast, czasopismo Ruchu Ludowego PSL Piast, wydawanego w Galicji. I tam znalazł się taki fragmentowego wywiadu z działaczem ludowym z Pomorza. Cóż mówi on? Poznań nie ma miru na Pomorzu. Całe Pomorze woła głośno, że woli wprost należeć do Warszawy niż do Rzeczpospolitej pana Sejdy i Korfantego. Poznań jest zawsze zarozumiały, ma junkiersko-endeckie maniery, których my, demokraci, nie lubimy. Dlatego ani w Gdańsku, ani w ogóle na Pomorzu nie ma żadnej endeckiej organizacji politycznej. Tłucze się trochę obszarników, ale oni są bez znaczenia. No, to jest dość ciekawy punkt ujęcia. Poznaniacy, którzy obwiniają Galicjan o różne cechy, bardziej brzydkie i nieładne, ale z drugiej strony sami poznaniacy nie tylko w Galicji czy w Królestwie, tam mogą zostać równie nieładnie pokazywani, ale nawet na bliższym im przecież Pomorzu. Więc to ten kij ma dwa końce różnych uprzedzeń i stereotypów. Ale oczywiście to jest jeden punkt widzenia. Pojawiają się różnego rodzaju, no, nazwałem to wątpliwości czy refleksje jednak nad tymi, którzy przybywali i którzy stopniowo się przecież aklimatyzowali. Gazeta Jarocińska, listopad 1921 rok. Doprawdy niedźwiedzią przysługę oddali ci, którzy obrzydzili tu pobyt profesorom z Małopolski. Przecież oni za ten chleb, co u nas jedli, płacili rzetelną pracą, dowodem czego gwałtowny postęp naszych dzieci w naukach i polszczyźnie w ciągu dwóch ubiegłych lat. Widzimy, że Małopolanie swoją powagą utrzymują karność, zaś Poznańczycy kułakiem metodę niemiecką. Kolejny cytat, jeszcze jeden. Mikołaj Skiba, Galicjokis z kongresu w zachodniej Polsce. Taka książeczka wydana w 1926 roku w Szamotułach. Gdyby wielkopolanina wymyślającego w pociągu na Galicjoków z kongresowej spytać, kogo właściwie ma na myśli, to nie bardzo umiałby na to odpowiedzieć. No, to jest dość ciekawe ujęcie. No, bardzo często ogólnie obwiniano tych Galicjoków o coś tam, o różne wady, przywary i tak dalej, ale bardzo wielu znało osobiście tych Galicjan, miało kontakty, szybko potrafili się przekonać do siebie wzajemnie i właściwie każdy znał jakiegoś porządnego Galicjanina, ale o ogóle nic dobrego powiedzieć nie mógł. Stopniowo dopiero następowały te procesy jakiejś asymilowania się, przekonywania się wzajemnego, ale jednak na podstawie tutaj wcześniejszych cytatów, chociażby owego Wielkopolanina ilustrowanego, widać, że proces trwał, uprzedzenia są zawsze bardzo mocne i trudne do przezwyciężenia, trwają latami. Znamy dobrego Niemca, dobrego Rosjanina, kogokolwiek blisko siebie, ale ogólnie czasami mamy bardzo negatywne pojęcie o pewnej nacji, grupie jako takiej. Tutaj podobny przypadek można zobaczyć. Idąc już ku końcowi tego przyczynku wykładu, niż jakiegoś tutaj wielkiego opracowania naukowego, pożytki z Galicją. Tak zatytułowałem właściwie tutaj kończący już prawie że wykład slajd. Parę nazwisk, które niekoniecznie są kojarzone z Galicją, ale przecież jak ważną rolę w dziejach Poznania poznańskiego odegrały. To jest wierzchołek Góry Lodowej. Często pojawia się oczywiście nazwisko, że albo i nie, że dany nauczyciel, pedagog, urzędnik, osoba życia publicznego urodziła się, czy to tym Stanisławowie, Kamionce Strumiłowej, czy gdzieś z której galicyjskich miasteczek.
rzadko zastanawiamy się, co z tego wynika. Przecież osoba, która tutaj przyjechała, przyjechała z pewnym bagażem mentalności, myśli, doświadczeń, owymi darami, tak to jeśli można nazwać, dzieliła się. Ale no, by wymienić kilka nazwisk, może nie, zupełnie niekojarzonych z Galicją, a jednak przecież dla poznańskiego ważnych, chociaż profesor Eugeniusz Piasecki, studium wychowania fizycznego, późniejszy AWF, osoba ogromnie przyczyniająca się do rozwoju kultury fizycznej, ruchu fizycznego w poznańskim, nowoczesne metody edukacyjne w tym względzie, pułkownik Walerian Sikorski, Centralna Wojskowa Szkoła Gimnastyki i Sportu w Poznaniu, z Piaseckim współpracujący, również tutaj istotny wkład w rozwój ruchu fizycznego. To były gałęzi zupełnie innowacyjne, jeśli chodzi także na przykład na Uniwersytecie Poznańskim, jeśli chodzi o studium wychowania fizycznego, na tle innych w ogóle ośrodków uniwersyteckich w Polsce. Mikołaj Kiedacz, wiceprezydent Poznania, długoletni, na slajdzie chociażby tablica pamiątkowa, no, uchodzący za osłego, za takiego może, jak niektórzy wyobrażali sobie, typowego właśnie urzędnika austriackiego z pewną hierarchią, dystansem, ale przecież no, sporo zasłużonego w dziejach poznańskiego. Henry Gopieński, który no, akademię, podwaliny pod Akademię Muzyczną podłożył, to właśnie ludzie sztuki, muzyki, którzy byli tak potrzebni, oni tutaj przybywali z Galicji, gdzie tam tego potencjału osobowego było pełno. I właśnie na końcu może jest jeszcze Władysław Czarnecki, architekt miejski. No, to osoba już zupełnie zasłużona, bardzo ciekawa, interesująca, chociażby na kartach wspomnień warto zapoznać się, pełen pejzaż różnych obserwacji. Notabene bardzo interesujące jest i w pamiętnikach, kiedy po raz pierwszy z wizytą prezydenta Cyryla Ratajskiego spotyka się, nie czuł zupełnie tego, że jest Galicjaninem, tym Galicjokiem z kongresowy, który przybył i po wyjściu od prezydenta spotyka urzędnika, który ma już załatwić konkretne sprawy finansowe. Okazuje się nim właśnie Galicjanin, który go przestrzega przed tym, na co w ogóle nie zwrócił uwagi w spotkaniu z Ratajskim. No i oczywiście rodak galicyjski bardzo szybko okazuje się galicyjskim centusiem i przypisuje tutaj mu jakąś tam najmniejszą kategorię zarobkową, co dość gorzko zabrzmiało na kartach wspomnień Czarneckiego, a więc tutaj raczej pomocy i dobrej przestrogi, dobrej rady od i wyciągniętej ręki nie znalazł u rodaka z Galicji. To tyle, jeśli może, taki rodzaj pewnego rzutu na problem Galicjan, przybyszy z Galicji i pytanie oczywiście, czy faktycznie była potrzebna pomoc. To pytanie oczywiście jest bardzo trudne do odpowiedzi. Ja jednak uważałbym, że każda migracja, zwłaszcza tak wartościowych ludzi, którzy tutaj w większości przybyli z Galicji, może być tylko na plus danego regionu, w tym wypadku poznańskiego. Ta pomoc sprawiła, że Poznań stał się jednym jednak z dynamicznych ośrodków i życia naukowego, i życia kulturalnego w Polsce. Jeśli przypomnimy sobie pozycję wyjściową poznańskiego z ową zapaścią według badań chociażby tutaj profesora Molika, jeśli chodzi o inteligencję ludzi sztuki, nauki, artystów, chociażby pod tym względem, to przecież w 1939 roku mamy diametralnie zupełnie inną sytuację. Poznańskie zostało niebywale wzbogacone przez przybyszy z Galicji, tak to odbieram. Sporo dobrych rzeczy stamtąd otrzymało, sporo potrafiło wykorzystać. Były oczywiście inne, na pewno wiele innych przypadków, kiedy ta pomoc może się nie sprawdziła, kiedy zdarzały się pewne patologie, kiedy wynikały z tych przyjazdów różnego rodzaju problemy, ale generalnie owa pomoc, jeśli tak to można powiedzieć, chyba faktycznie była Poznaniowi potrzebna i wiele, wiele dobrego mu przyniosła. Za wszelkie ułomności tego wykładu, dla mnie, jak już powiedziałem, prekursorskiego, jeśli można tak powiedzieć, albo zupełnie dla mnie nowej formie,
za wszelkie ułomności z głębi serca przepraszam. Mam nadzieję, że choć trochę przyczynił się on do jakiegoś tam zainteresowania, czy przyczyni się dziejami Galicjan w Poznańskim i będziemy baczniej zwracać uwagę teraz na nazwiska, skąd pochodzili, kiedy dotarli do Poznańskiego, co zrobili owi Galicjoki z Kongresówy, jak ważną rolę odegrali w dziejach Poznańskiego, Poznania i no, będziemy tutaj się bardziej tym interesować. Bardzo, bardzo dziękuję za uwagę.